Once we were many. Now we are few. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia. The White Wolf. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego. Ja jestem Profi i przypominam wam o kciuku w górę oraz subskrypcji mojego kanału, jeżeli jesteście tutaj nowi. Jeszcze tego nie zrobiliście. Trafił nam się jakiś nadprogramowy wpierdziel. To czemu by nie? Dobra, idziemy, tak jak widzicie, spotkać się z Roszem w jego obozie. Będziemy dzisiaj robili tą misję, ale muszę jeszcze przy okazji dostać się do jakiegoś kupca. Mamy tutaj kupca. Muszę mu trochę rzeczy sprzedać. Zrobimy sobie szybkie sortowanko. Zobaczmy, czy coś tutaj mamy może lepszego od obecnej. Broni. No mamy rzeczywiście. Broń stalową mamy lepszą. Skatepik. Trochę tego gówna mam tu, nie? Czym mogę służyć? Aha. Do następnego. To chyba nie jest ten, którego poszukuję. Gdzieś był handlarz. Rojwenowi posmarować, Tasakowi posmarować, jak to interesować? Do porządzenia hierarchii, do czarodzieja w domu swem skrywa, no. Na jednym stosie z nim skłonie. Poratujcie, chory jestem na bidę. Czy z tym... Wróciłeś. Pokaż te książki. A czy z tym mogę pohandlować? Mu coś sprzedać? No tak średnio bym powiedział. Ale tu mogę mu parę rupieci opylić. Są wszystko rupiecie, nie? Tutaj nic nie będziemy wydawali. Dobra. Nieco żeśmy opróżnili. Zobaczmy, ile mamy udźwigu. 34, to nadal jest sporo. Czy tu jest handlarz, kurno? Ludzie, poratujcie, chory jestem na bidę. Trzeba było całą noc kurewki obracać? No dobra, no. Urosza nas czeka. Jest tam jakiś skupiec czy coś? Czy to było tu? Niezbyt. Dobra, nie będziemy szli teraz. Idziemy. Do znaku naszego. Się przenieśmy. Czy to było tutaj? Dobra. Tepnijmy się tutaj. Za rzeczką to trzeba się uważać. Jeden fałszywy krok i chuj złamany. Za rzeczką, tak? Czekajcie, muszę coś sobie sprawdzić. Dobra, już powinienem być z powrotem w grze. Dobra. Gdzie on jest? Gdzie on jest, moi drodzy? Tu jest.
Tylko Wiedźmina w tej ferajnie brakowało. Geralt z Rivi. No i co z tego, że Wiedźmina brakowało? Dobra, pogadajmy. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol Blatana-Carbon. I zatrzymaliśmy na 3 dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radovid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną płuń. Ale... Czy myśmy już tego nie słuchali? Co tu robisz? Uganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Najważniejsza jest sprawa temerska. Ej, to już chyba słuchaliśmy, tak mi się wydaje. Mówiłeś, przynajmniej. Że masz jakiś problem. Zwes. Wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. Przestałeś ufać Wes? Gdzie tam? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Wiesz, czym się różni żołnierz od byle rembajły? Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie, więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać. Kiedy szarżować, a kiedy czekać. Wes ma z tym problem. Jest porywcza, impulsywna. A w partyzantce jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać. Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł. Popełni błąd. No i nie myliłem się. Dlaczego Wes poszła akurat do tej wsi? Widzisz, chłopi z Jawornika udzielili nam wcześniej pomocy. Nilfgaardczycy się o tym dowiedzieli. Poszła wieść, że szykują karną ekspedycję. Powieszą pewnie co piątego. No to już rozumiem, czemu Wes tak się paliło, żeby iść z odsieczą. Nie rozumiem za to, czemu ty jesteś przeciwny. Na wojnie giną ludzie. Nie tylko żołnierze, cywile też. Wszystkich się nie uratuje. Ot, tyle. Miałem cię za idealistę. No i zgadza się. Tyle, że ja mam tylko jeden ideał. Wolną Temerię. I dla niego poświęcę wszystko. No dobra. Masz problem z dyscypliną. Ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Możesz nam... Czemu by nie? Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy i to się lubię. W Velen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. Weź tu i tamto i powiedz. Tam w Nowigradzie to naprawdę moda, żeby golić ciebie? Wiedźmin to się nie może osponsorować. Krwią zapłacimy za... Dobra. Zobaczmy sobie mapkę. Dokąd my się mamy udać? Mamy się udać tutaj. Tak szczerze, to możemy się przeteleportować, bo tu wszystko mam oczyszczone w tym miejscu. No, możemy... Gdzie tu był ten znacznik? Takiej podróży. Możemy się tu udać, nie? Tam jest jeszcze jakieś niezrobione w ogóle miejsce. Potwór jakiś tam jest oznaczony. Miejsce potworów, nie wiem czemu. Właściwie. To ta wieś na dole. Już czarno od Nilfgaardczyków. Szykują egzekucję. A Wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia.
czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Ciii. Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, składają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hepme! Syrkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Geralt, musimy ratować tę idiotkę. Za mną! Gdzie on biegnie? Wolną drogą biegnie. Ja pierdzielę, co za typek. Znowu kliknąłem, kurna. Nie zaszkodzi zebrać. I zaraz będziemy przeciążeni. Wiedziałem, kurna, żeby co nieco sprzedać. Najpierw. Nie czas na gadanie. Kurwa mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia, idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka, z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, Wes, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj broń. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Furen. Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Roż, ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Roż, to bardzo szlachetne i w ogóle, ale ja czasem robię różne fuchy dla Nilfgaardczyków. Nie chcę mieć kłopotów. Nie podoba mi się to, ale nie chcę cię narażać. Niech będzie. Dobrze mówisz, Geralt. Dobry czarny to martwy czarny. Zatłukę go jak... Odsuń się, ja to zrobię. Men... Trokar... Cywil to cywil, nie? Dobra, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. A gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. Lucik? Gdzie jest Lucik? Tam jest Lucik. No i się kurwa przeciążyłem. Dobra, czy do tego ziomeczka mogę coś sprzedać? O rany, ale masz fajny wisior.
Jak ciekawe, który kappa. Dobra, chodź tu, płotka. Gdzie się tak śpieszycie? Do płotki, kurwa. Chodź tu, koniu ty. Koniu ty. No nie tepnę się nigdzie, nie? To też mamy jakieś zadania, nie? Do zrobienia, ale tutaj nie widzę, kurna. Żadnego kupca. To jest ten mały problemik. To jest najcięższe. No to gites. Tu. Ej, auć! Dobra. Taka podróż, dobra, przenieśmy się. Ona na potrzeby kupcy, nie? Przenieśmy się tutaj. Muszę komuś sprzedać te wszystkie niepotrzebne zbroje i miecze. Dobra, i teraz trzeba się udać do kupca, który jest zaraz gdzieś obok tutaj. Kolejny przybył, dość mam tego wszystkiego. Jakieś magiczne? Widzicie to, co ja? Najlepszy sk... Proszę się... Przecież... Iba... Dobra, co nieco żeśmy sprzedali. Lecimy do następnego. Nie kręcić się tu. Nie za kogoś innego. Ty! Zostawcie go w spokoju. A ty coś za jeden? Tajnak ze Straży Świątynnej? Jestem wielbicielem ładu i porządku. To pomyliłeś miasta. Wy popełniacie pomyłkę. Zostawcie go w spokoju. A jak nie? To wpierdol. Ten człowiek nie jest wart zachodu. Jego sklep tonie w długach. Masz rację. Wygląda na biedaka. Wypraszam to sobie. Nie rozumiem, dlaczego go zaczepiłem. Przepraszam i do widzenia. Idę umyć zęby. XD. Wracaj do domu, człowieku. I nie zapuszczaj się tu więcej. Tak zrobię. To znaczy, tak nie zrobię.
To znaczy tak, dziękuję za pomoc, panie. Ale ziomek, czekaj. Pry. No to se sprzedałem i tym, nie? Ach, chuj. Kiedyś ta Maria znów będzie wolna. Deserter? Chodź, to nawet Wiedźmini, już do Wiedźmina już nawet dotarli, widzicie? Ona. Nawet do Wiedźmina już uchodźcy dotarli, patrzcie, kurka wodna. O, ten to taki piękny żywa. Przecie to jasne jak wieczne ogień. Nie, tu? Zamknięte. Może tu? Też zamknięte, no kurde. Czy jest tu jakiś kupiec, któremu mogę opierdzielić całe to podziewie? Na rynku jest dwóch, którym nie mogę, nie? Jedny kurna... Gdzie to było? To było tu zawsze, nie? Tu mogłem opylić wszystko. Przejebane. Dobra, spróbujmy jeszcze raz na rynku, może coś tam upylimy. Na szybkości. Ale w to bym raczej wątpił. Wieczne ognie umiejętnie. Pójdziemy, może ten statek znajdziemy, jak już tu jestem niedaleko. Coś do na od... Jezu... Gościu, błagam, powiedz, że masz... No, to lubię. Ziomek, po prostu jesteś zajebisty. Kusza 3, kusza 3. Kusza też, to i to równie. O, nie ma hajsu już. Fuck. No ale kurna. Z tą dźwigu dostałem, nie? Jeszcze tamtego zahaczymy. Tutaj na rynku. No, to jest ten. Teraz sobie tylko odznaczę i pójdę do tamtego. Porządek musi być. Ostatni raz wzywam do wydania książki prawowyższej. Gdzie jest ten kupiec? Gdzie? Nie mam siły. Ten nie ma siły, żeby kupować. Nie. Co to za kupiec? Rupie ci nie mam, bo nie zebrałem nic. Dobra. Idźmy po ten statek, sprawdźmy. Dokładnie tak. Co masz kupić jutro, to kup dzisiaj. Idźmy znaleźć ten statek, który zmierza na Skellige. Mam nadzieję, że nas to nie przeniesie tam. No, ale w sumie. Nawet jak przyniesie, to spoko. O, tu nie ma żadnej ogłoszenia, nie ma. Kto jest kapitanem tego statku? Stoi przed tobą. No, co się tak gapisz? Zgadza się. Tak, baba jest kapitanem. No co, zdziwiony? Muszę się dostać na Skellige. Nie na tym statku. Dobrze, zapłacę. Wyspiarze żyją z morskich grabieży. Nie mam zamiaru ryzykować.
Znając życie, to ostatni będzie kurna tym, którego poszukuję, nie? Zawsze tak jest, że ostatni kurna to jest ten, któregoś poszukuję. Szukaj kapitana. Wolverstone się nazywa. Na górze? Nie. To ja. Bierzesz te puchy? Coraz trudniej, jak gładko. Kurwa! A, mamy sobie pójść tam, no okej. Wiele rzeczy można się dowiedzieć. Nie no, tu, kurde. Czego? Żeglarz. Kozak, kurna, stoi na tych. Nie, no nie wiem, gdzie ten koleś jest, nie? Aha. Jeszcze jest tamten, nie? A, dobra. Czyli to nie wiem, że to ostatni będzie, kurwa. Zawsze tak jest, że ostatni statek to jest ten, którego poszukuję. Jeden zakup w cenie dwóch, no to nie jest zła promocja, ziomek. Bo dwa zakupy w cenie jednego, nie? Kurna, ile razy jeszcze to kliknę? Ale chłopak, cud, że w ogóle wróciliście. Nie wszedł. Siemano? Jesteś kapitanem tej łajby? A co? Muszę się dostać na Skellige. To najlepiej w pław. Wyspiarze jednakowo biją i czarnych, i nas. Nikt tam teraz nie pływa. Bzdura. Z klanami można się dogadać. I ktoś na pewno już to zrobił. No, chyba ten obłąkany sukinsyn Wolverstone z Atropos. Złodziej, kłamca i sodomita. On mógł się dogadać z dzikusami. Gdzie go znajdę? Jeśli nie w świniarni, to w Złotym Jesiotrze. Spytaj o flachę, każdy ci go wskaże. No dobra. Ale myślę, że to już zrobimy w kolejnym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, za łapki w górę, za subskrypcję mojego kanału. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Once we were many, now we are few. Among us, a legend, the one they call